Witajcie! W tym filmie przetestujemy dzbanek Duffy Astra, którego kartoniszcze wygląda w ten sposób. Powiem Wam, to jest jeden z ciekawszych dzbanków, który nie wyróżnia się niczym specjalnym. To jest jeden z popularniejszych dzbanków, jakie możecie kupić, gdzie mnóstwo klientów jest bardzo zadowolonych z tego produktu. Obnażymy detektywistycznie bzdury, które wykonują większość producentów tego typu dzbanków. Dowiecie się, w czym jest takie to trochę naciągane. I od razu Wam jeszcze na wstępie powiem, że te dzbanki Astra Duffy możecie kupić w różnych kolorach oraz w kilku różnych technologiach. Mianowicie jedne mają filtry Classic, czyli te okrągłe, takie jak tutaj widać założony filtr. Inne mają te Unimaxy, czyli te podłużne filtry. Inne jeszcze dzbanki tego samego typu Duffy Astra mają też te kalendarzyki. Zaraz zobaczycie dzbanek, jak on działa na żywo. I od razu powiem o jego słabych oraz mocnych stronach. Inne mają tutaj zwykły kalendarzyk, gdzie ustawiacie sobie datę, kiedy wymieniliście filtr. A jeszcze inne, takie jak ten mój, mają diodę, która Was powiadamia z sygnałem świetlnym, czy filtr jest do wymiany, czy też nie. Obnażymy wszystkie te rzeczy. I oczywiście jak kupujecie te dzbanki, to w zestawy mogą być różne. Dzbanek plus ileś tam filtrów, dzbanek plus, tak jak ja tutaj miałem, bidon na 600 ml lub dzbanek plus przykładowo dwie szklanki do picia wody. Zestawy różne, Astra, Duffy, tak samo się nazywa, różnie wyglądające, różne technologie, ale generalnie jest to dalej ten sam dzbanek. No dobra, no jesteśmy przy tym dzbanku już Duffy i powiem Wam, dzbanek no, prezentuje się normalnie jak niby dzbanek, ale ma swoje dużo słabych stron. Najpierw się skupmy na tym, jak to jest wykonane. Zobaczcie, pokrywa tak wchodzi lekko. Ona nie wypada, bo tam trochę się zatrzaskuje, ale generalnie ciasno ona nie chodzi. Dzbanek jest normalnie wykonany, tylko jak widzicie ten wlew do wody jest trochę inaczej skonstruowany. Jest to ciekawe. Powiem Wam, ten wlewak do wody jest całkiem fajny. No i tutaj normalny macie ten filtr Classic lub Unimax, możecie mieć w innym typie dzbanka. Ogólnie cała ta misa dzbanka jest typowa, nie taka jak w każdych dzbankach tego typu. Wkładacie filtr do tej szuflady i to sobie działa. Do dzbanka możecie wlać naraz 1,5 litra wody do filtrowania, czyli ten zbiornik górny przed filtrem mieści w sobie około tak 1,5 litra. No i woda przefiltrowana, czyli już w dolnej części dzbanka pod filtrem, też wynosi 1,5 litra, a więc dzbanek ma pojemność całkowitą 3 litry, no z których 3 litrów nigdy oczywiście nie skorzystacie. Z tego powodu, że no nie możecie mieć pełnego zbiornika tego na dole oraz tak samo pełnego zbiornika na górze, no bo jakbyście chcieli nalewać gdzieś wodę, no to by Wam woda niefiltrowana się też wylewała przez ten kapsel. Na pewno zaletą tego dzbana jest to, że fajny jest ten wlew wody, zaraz Wam pokażę, jak to w ogóle wpada, że to działa automatycznie, nie? Automatycznie jak woda leci, to on się otwiera i jak czuję, że już jest pełny zbiornik do filtrowanej wody, to on automatycznie też się zamyka. Proste działanie jak budowa cepa. Tutaj na boku dzbanka widzicie, że co oznaczają te diody, bo tak jak mówiłem Wam, ja mam filtr z diodami, że niebiesko świeci filtry z porządku, wymiana wkrótce żółty, czerwony filtr do wymiany się nadaje. Zanim przejdziemy do nalewania dzbanka, to powiem Wam, kupiłem czajnik Magdy Kessler w Biedronce. To jest Black Rose, czy jakiś tak on tam się nazywa. Powiem Wam, fajny dzbanek, też 3 litry on mieści i jakoś niedrogo, 6 dych chyba za niego dałem. Także gadanie na boku, jak szukacie dobrego czajnika, no to powiem Wam, całkiem fajny czajnik ten Kesslerówki jest. Bardzo, ja jestem zadowolony, bo jest pojemny, 3 litry mieści. No i to też 3 litry, no to dlatego dopasowałem te dwie rzeczy do siebie, żeby zawsze dużo móc naraz przygotować wody. No dobra, wracając do dzbanka, to tutaj ja nie mam tej naklejki, ale na niektórych będziecie mieli taką naklejkę, że pobierz aplikację Duffy i na telefonie będziecie mieli powiadomienie, kiedy wymienić filtr z wodą. To jest totalnie od czapy z tego powodu, że ta aplikacja przecież nie wie, ten dzbanek nie wie, ile ja tam tankuję tej wody, więc on działa na bazie czasu, czyli tak jak te zwykłe kalendarzyki, które nieraz tutaj macie do ustawiania, kiedy był wymieniony filtr. Czyli to praktycznie nie działa, nie? To jest nieistotne, dlatego że filtry Classic mają 150 do 200 litrów do filtrowania wody,
ale on Wam pokaże światełko w tym przypadku, czy w aplikacji, czy kalendarzyk, że miesiąc czasu przykładowo minął od jego wymiany, a nie ile tam faktycznie litrów przemęczyliście wody. Dlatego te światełko tutaj, zobaczcie jak to się fajnie nalewa. Widzicie? Pod wpływem wody sam się otworzyła klapa i światełko mi powiadamia, że filtr jest w porządku. Nie trzeba go wymieniać. Ich klapa zaraz się sama zamknie, jak będzie pełny zbiornik na filtrowaną wodę. Czyli wiek osamy się podniesie pod wpływem wyporu, bo woda wypiera po prostu te kowadełko, co tam Wam wcześniej pokazywałem od drugiej strony tej klapy. O, już się zamyka. O, już się widzicie, samo zamknęło, że ma pełną ilość wody. Czyli tak jak widzicie, gdy pełne jest wody, wieko się automatycznie w nim zamknęło. No i te 1,5 litra wody się spokojnie przefiltruje. No dobra, no to wieko, ten wlew, wpust wody jest w porządku, bo on jest automatycznie zamykany, kurzu nie leci, mucha nie wpada i się nie topi. Potem ten dziubek macie, oczywiście z tą klapką jak wszystkie inne, ale jak już sami tutaj być może zwrócicie uwagę, że ten dziubek ma dosyć szeroki dziób. Innymi słowy mówiąc, jakbyście chcieli do takiego czajnika nalewać wodę tędy, a nie tędy, albo ja lubię tędy często nalewać, znaczy wiadomo, że przy otwartym, nie? To nie dacie rady, będzie Wam się rozlewało na boki z tego powodu, że ten dziób jest szeroki, więc w strumień wody, który lejecie, jest generalnie szeroki. Także o ile klapka jest zaletą do wpustu wody, to już dziubek do nalewania tej wody jest jego moim zdaniem wadą, bo za szerokie wodospadzisze się robi tutaj i do wąskiego naczynia, jak będziecie chcieli coś nalewać, to będzie to bardzo problematyczne. Warto jeszcze się udać do tego uchwytu. Zobaczcie na jego profil. Profil wygląda w ten sposób. Jest do kitu, dlatego że jak macie pełny dzbanek wody, to on przeciąża Wam w tą stronę, tak do przodu mocno ciągnie, bo zobaczcie, profil tego dzbanka tutaj tak naprawdę, o, tak wygląda, że łapiecie i całość Wam ciąży tak do przodu, jest bardzo moim zdaniem niewygodna. Tu powinna być po prostu równa taka powierzchnia do łapania tego dzbanka, żeby było to w równej pozycji, a ja mocno czuję takie ciągnięcie do przodu i to naprawdę bardzo niewygodne, mimo że jestem chłopem na swał, no to nieprzyjemnie mi się to trzyma w ręce, jak ten dzbanek jest ciężki, pełny wody. Jest rączka zrobiona ogólnie do kitu. Dzbanek ten możecie oczywiście mieć też podobno w zmywarce. I jeszcze do jednej rzeczy Wam bym się zwrócił, że te powłoki, ten plastik, który go tworzy, nie jest najgrubszym plastikiem. Widziałem grubsze w niektórych dzbankach. Oczywiście to prawdopodobnie nie pęknie, nic się nie stanie, ale nie jest to jakieś bardzo grube. Tutaj mówiłem o tym właśnie pływaku, który automatycznie zamyka klapkę. Działa to na bazie wyporu przez wodę tego elementu. No dobrze, no ale teraz zwróćcie uwagę, środek klapki wygląda tak, a tu wygląda ten czytnik kontrolny do teoretycznego zużycia filtra. No to co się dowiadujemy w tym momencie na bazie tego urządzenia, że ta bateria jest niewymienialna do tego światełka, czyli to światełko, jak sobie naciśniecie, to możecie sprawdzić, jak dłużej przytrzymacie kilka sekund, to zresetujecie je, jakbyście włożyli nowy filtr. Około 5 sekund trzeba trzymać ten guzik, wtedy się resetuje. Ale o co lotek? Oto lotek, że jak ta lampeczka Wam się zużyje, czyli przestanie świecić ta dioda, to nie macie jak wymienić baterii i dzbanek będzie miał martwą tą funkcję teoretycznego sprawdzania zużycia filtra. Nie da się tego wyjąć, mimo że tu tak sugeruję, że tą klapkę dacie radę wydubać, to nie dacie, bo napisałem pytanie do Duffy. Hej, ziomeczki, ale jak mi światełko przestanie świecić, to jak mam wymienić baterię? I właśnie mi Duffy odpisał, sorry koleżko, no nie wymienić tego, bo 3 lata powinna lampeczka świecić, a po 3 latach to już nie będzie świecić i jej nie wymienicie. Czyli generalnie Duffy zakłada tak, że ten dzbanek wypieprzycie wcześniej niż po 3 latach, bo będzie już no, niesprawny albo będziecie chcieli jakiś inny, bo tego już się nie da w żaden sposób naprawić. Ogólnie dzban jest całkiem fajny, powiem Wam, mimo tych wad, tego szerokiego dziuba, z którego się leje woda, no szeroko po prostu, o widzicie to? Masakrycza, nie? Po prostu strasznie szeroko się leje z tego woda. Czyli ten dziubek to jest, no moim zdaniem, bardzo niefajnie zrobiony. Powinien być bardziej wysmukły. Rączka jest do kitu, bo strasznie przeciąga ten dzban, że się ją niewygodnie trzyma.
No i ta dioda, która i tak Wam niczego nie sugeruje, bo możecie lać na przykład dziennie pół litra wody filtrowanej, no to wtedy Wam po miesiącu i tak będzie trąbiło, że filtr jest zużyty, mimo że zużyty by nie był. Albo w drugą stronę, lejecie bardzo dużo wody i filtr szybciej zużyjecie, niż będzie powiadamiało Was o tym światełko, czy jeszcze śmieszniejsze do tego, a jakieś aplikacje na telefon. Ale gdybym miał podsumować ten dzbanek Duffy, to powiem Wam, jak za niego dałem chyba 50 lub 60 zł, już tak nie pamiętam. Z tym bidonem on był, z jednym filtrem Classic w dodatku, to ja bym go ocenił całkiem nieźle, bym go sam ocenił na jakieś takie ocenę względem od 1 do 10, to dałbym mu takie 7,5 na 10. Natomiast te punkty zabiera mu pierwszy za ten dziubek, który jest za szeroki, drugi za uchwyt, trzeci, a w zasadzie pół punkta już mogę zabrać, że ja zawsze jestem zwolennikiem tego, że ta misa powinna być ze szkła, moim zdaniem. Duffy, wiem, że kiedyś robił jakieś dzbanki, które chyba miały właśnie to ze szkła. Niby te plastiki są no, nieszkodzące, bezreakcyjne, ale powiem Wam, ja bym wolał ze szkła, żeby z prawdziwego kwarcu to było zrobione, a nie wszystko dzisiaj silikonowe i plastikowe. Mimo wszystko 7,5 na 10 to jest całkiem dobra opinia i ocena, ale no, jeszcze bym w sumie 7 na 10, bo za ten powiadamiacz też bym powinienem zabrać w sumie punkt, dlatego że on żadnej faktycznej funkcji nie pełni. Zobaczcie, testowaliśmy na tym kanale kiedyś dzbanki AquaPur z mechanicznym tutaj licznikiem filtra zużycia filtra i tam było coś takiego, że jak otwieraliśmy klapę, żeby wpuścić wodę, to on automatycznie obracał taki zegar, nie? I ten zegar Wam mówił mniej więcej, ile zużycia filtra jest względem litrów, jakie wpuszczacie do dzbana, a nie względem czasu, jak długo używacie tego dzbana z danym filtrem. Ten AquaPur w tym, że mechaniczny miał ten czytnik zużycia, był lepszy. To dobra, to czyli 7 na 10 daje temu dzbanowi, jest ogólnie niezły, ale nie oszukujmy się, ten dzban niczym nas nie zachwycił, nie ma w sobie niczego, czego nie mają jakieś inne dzbanki, więc niczym się on po prostu nie wyróżnia, jest zwykłym dzbanem do filtrowania wody. A swoją drogą, z ciekawostki Wam dodam, że no, u mnie jest woda w cholerę twarda, ja mam strasznie twardą wodę, po prostu masakrycznie twardą w domu, no i czyli daleko, jak się możecie domyślać, mieszkam pewnie daleko od gór, bliżej morza, skoro mam w cholerę twardą wodę. No i właśnie ten dzban, mimo że filtr jest w nim założony, to i tak mi się osad z herbaty robi w szklankach, na nowych filtrach. Nieważne czy Duffy, to nie jest już istotne, bo też Duffy, ale i innych filtrach dowolnych. I tak powstaje mi pomimo filtrowanej wody gotowanej osad na szklankach. No bo taka woda twarda, że nawet te filtry i tak nie wymucą tego nadmiaru osadu. No i z mojej strony to tyle na temat Duffy dzbana. Dzięki za zobaczenie tego filmu. Jeżeli ktoś z Was miał z nimi do czynienia, śmiało napiszcie w komentarzu, co sami o nim sądzicie. Nie bójcie się wyrażać własnego zdania na dowolny temat. Dzięki za zobaczenie filmu. Zapraszam Was na następne. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!